co zrobić z tymi gramy? To głupoty kilogramy, nie prowadzą piktogramy, tylko te blizny i szramy. Wiem, że dobrze obeznany, doświadczenie mam gramy i nie muszę być wybrany, by wiedzieć, że coś ugramy, by być pewny, że wygramy. Dam z siebie wszystko, żadne chore widowisko, nic nie robię pod publiczność, jak nie... Siemanko wszystkim. Siemaneczko. Witamy w kolejnym odcinku Czasu Farmerów. Tym razem Iwan wszedł na ruszt, trochę pofarmiłem. Powiem wam, że nie było warto. No to klasycznie przecież. Każdy wie, że nie warto Iwana farmić. Jedyne co to się może zwrócić, a i to nie zawsze. Nie, no to Iwana warto farmić, jeżeli zależy nam na expie. Bo exp jest bardzo dobry na Iwanie. Nie ma się co tutaj oszukiwać. Dla postaci jeszcze zaznacz. Dla postaci, tak. Oczywiście, bo psycho to jest tragedia na nic. No, psycho to jest tragedia. No jeżeli by na przykład liczyć, że tyle samo wie, że robimy, to po co się męczyć na Iwanie jeszcze dopłacać 60 na same flaszki? Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. I cały ale wiele jeszcze zrobimy. I cały czas jeszcze trzeba właśnie kupować flaszki, minimum 20k sztuka, czyli 40k na wejście masz. Za bossa nie masz nic złota. No tylko możesz liczyć na drop, nic więcej. No, dokładnie tak. Exp nie jest zły, no bo nie jest. Ale też peta wiesz, sobie za dobrze nie podexpimy, no bo uciekają. Bo na bossie uciekają, chyba że w rundę ubijemy. No chyba, że w rundę ubijamy, tak. Tego nie przewidzieli twórcy wspaniałomyślni, więc no to moim zdaniem nie jest bug. Także można korzystać, tak mi się wydaje. Nie no, to na pewno nie jest bug. No w rundę ubijasz, to ubijasz, nie? On dostaje po prostu debuffa ucieczkę, nie? Coś w ten deseń. No tak. Bo na marionetce też dostaje ucieczkę. Jakby nie miało się nie dać, to by po prostu albo zrobili tak, że na instant... Odesłanie peta. Tak, że albo odeśli peta. Tak jak jest na machecie, że nie możesz wejść z petami i tyle. No tak. Ale mogliby też załatwić to tak, że no bo wiesz, bo mogliby powiedzieć, no ale dobra, ale ktoś sobie chce na iście z petami, nie? No. A na samym bossie, wiesz, to by musieli zrobić jakąś oddzielną komnatę dla niego. Przejście po prostu tak na wieży i tyle. No tak. Musisz odesłać peta i koniec. Albo wiesz, wciskasz micha i cię przenosi gdzieś. No, także jak no, odeślesz podsumowując, peta. Podsumowując postacie, które ubijają go w rundę. Ale to wiesz, mają też... sens, ale to zacznijmy jeszcze od tego, że ale jak zobacz, ubijesz w rundę. Też jest losowość tego, no bo jak nie ubijesz w rundę, no to... To już mniej expa masz. Tak, mniej expa, mniej psycho, wszystkiego mniej. A załóż jeszcze wrócę, bo jak bijesz tego przecież Iwana, no. To żeby go ubić go w rundę, no to tak naprawdę musisz mieć pełen ekwipunek, albo przynajmniej 3/4 no, naładowany. Nie no, tak, ja bez naładowania mi się udaje czasem, ale... Jeżeli masz rozładowane lepsze kółzbejernowe, to tak. No tak, jeżeli tak. Masz, no, takie jak ja gówniane podwieje samą, to wiesz. A, nie, no to nie, no to ciężko. I ogólnie to przecież... Chyba, że krytyki się posypią, nie? No, a założeniem, żeby tam chodzić dodatkowo, to jest właśnie te 20 expo, więc po co mam na przykład zbierać na 4 itemy expo, jak można, wiadomo, w jednym itemie ubić i no, stracić tego expo dla petów. No właśnie. Więc bez sensu tak naprawdę. A dodatkowo jeszcze jak farmiłem, no to oczywiście nie chciało mi się wracać co chwilę na odpoczynek. To jeszcze masa potów do tego zeszła. To też dodatkowa strata. No bo jeżeli bym jeszcze wracał się odpoczywał, to bym robił 20 minut jednego Iwana. Dokładnie. Bo to jest taka lista, czasem 10 minut połazisz, czasem zrobisz i w 3 minuty, bo wszystko ci się po drodze zejdzie. Bo mamy 9 miejsc tylko z tym, z itemem. 9 miejsc sprawdzamy i wiemy. No i minusem za instancję jest tak samo to, że trzeba się patrzeć na ekran po prostu, nie tak na wieżę, że gdzie sobie wieżę, albo farmisz sobie duszki, znaczy duszki, ten ogniki, wieże, albo jakieś inne rzeczy. To nie musisz tak naprawdę patrzeć na grę, a to musisz lecisz po prostu tylko do przodu i w dupie masz. Szukasz tych, wiadomo. Tak, a tu musisz cały czas szukać, skręcać, omijać te grupki, żeby wszystkiego nie bić, czasu zaoszczędzić i tak dalej. No, dokładnie tak. Ale wracając do tego dropa, no to zrobiłem ile? 666 Iwanów. Taką liczbę sobie wymyśliłem, bo... Podobnie jak z Geo, tylko że... Tak. Tylko, że właśnie to taka trochę piekielna insta dla mnie była, bo męcząca masakrycznie.
Cały czas trzeba być skupionym, łazić, łazić. To po pierwsze. Po drugie, na dropa tu liczyć to jest naprawdę masakra, a wiadomo, no bo jak coś dropisz, nie? No to ja przynajmniej ja tak mam. Jak coś dropię, to mam większą chęć dalej farmić, nie? No, to jest normalne. A jak idziesz już setną instę i nic, no to już totalnie dość masz tego. To ja identycznie miałem na smoku z karatami. Jak nie leciałem karaty, też się grać by chciało. No właśnie o to chodzi. No dobra, ostatni fragment. Zbieram. I boss będzie. Nie, może z petem spróbuję. Możesz pokazać w sumie full Ale ekwipunku, jak to wygląda. nie mam nie naładowany, więc pewnie go nie ubiję na rundę. Zobaczymy. Musiałem się napić. Żebym nie Ojej. upadł, bo przypał będzie. Także na razie w zestawieniu, myślę, w moim odczuciu wygrywa smok i duszki. No, szpilę dostałem. Będzie pewnie jeszcze podsumowanie. Dobra, ubiłem w rundę. Jako całokształt. I klif. No i zobaczmy, no tutaj dla peta, no 40 prawie K, expa, no ale złota 0. Na postać też jest dużo, też jest sporo. No. 2400, no jakbym nie miał tego, to 24 tysiące. No ale mniej psycho, 16 tylko, a normalnie 20. Jakbym bez beta bił. No to dobra, to co, przejdziemy do tych dropów, nie? Dropów nie było dużo. Pokaż dropy. Gdyby mi się nie potrafiały po prostu dobrze gwiazdkowe itemy, to naprawdę bym był na minus strasznie. Ale dość dla mnie był ten drop taki szczęśliwy. Także pelki, i to najlepsze jest, jednego dnia, przez chyba 2 dni dropłem 3 pelki i wszystkie 2 gwiazdki. I wytrzymał 36, 37, 38. Cześć. No, wszystkie 2 gwiazdki wytrzymał 36, 37, 38. I to tak w takiej kolejności to dropiłem. Tylko że od 38 zacząłem. Coraz gorzej szło. Coraz gorzej, nie? O 1% jeszcze gorzej. Jeszcze bym pofarmił trochę, to pewnie bym jeszcze dropnął jedną 35. No i zbroje. No ostatnio dropłem 4 gwiazdki. Spoko. I 2 5-gwiazdkowe. Jedna lepsza trochę od drugiej. Także no nie ma Co co jeszcze gadać. drobnąłeś? No i jeszcze tak. Gniew 2 gniewy zapomnianych. 2 władców losu. I 1 egzekutor. I zemstę i wrawula 5 gwiazdek też. No. Ale wytrzymałeś 35 za to. Ale 470 HP. No. Także widzicie. Jakby na plus 10 jeszcze w HP ją wbić. Ten wisior? Chodzi ci o wisior? No. To słyszałem, że ludzie zakładają go na pierwszą grupę na machecie. Ale to zobacz, patrz. Żeby mieć. Ma 470 już. I jeszcze byś podbił plus 10, to ile by miał? No ja mówię, że ludzie zakładają na pierwszą grupkę na machecie ten wisiorek. To miał 700 HP. No tak. I res jeszcze. Dokładnie tak. Po 10, no ale 700 tania, HP. Tania po lepszeniu, a tak naprawdę na pierwszą grupkę na machecie nie potrzeba tak naprawdę no resu na jakikolwiek Bo żywioł. za 9 ile płacimy przy ulepszeniu? 50k. Chyba 75. A nie mniej? Nie. Za 10? 25 jest. A za 10 ile płacisz? 50 za 10 płacisz. No to może mi się pomyliło, to 25 albo 30. No to grosze. Ale wiem, że inhibitorami sferę tego można ulepszyć. Więc to jest taki tak naprawdę jakby się rysówkę ulepszył. No to 12 rarków łącznie. 3 pelki, 2-gwiazdkowe, zbroja 4-gwiazdkowa, 2 5-gwiazdkowe. I podsumuj może, czy warto. Jeżeli chcemy po hajs iść, to nie warto. Chyba że będziemy mieli mega szczęście, no bo myślę, że te 5-gwiazdkowe zbrojki, no to są trochę warte. Ja dodam od siebie, że to insty, jeżeli miałbym farmić, to farmiłbym przed 140 levelem. Po 140 tak, nie ma żadnego sensu. Nie ma w ogóle. Przed 140 jeszcze pamiętasz, jak chodziłem, jak szybko mi level leciał? Tak, pamiętam. No bo exp leci tam, exp tam jest spoko. Bo tam w miarę pokaż szybko jeszcze. Zrobisz i expa jest sporo. Ilość i wam włączno, pokaż może jeszcze A, statystykę. No tak, pokażę. No zrobiłem. Łącznie mam tych Iwanów 804, no teraz już 5.
805. No i 666, tak zrobiłem. Łącznie licząc. Bez tego teraz. Myślę, że to nawet spoko wynik, jak na taką męczarnię. Ogólnie nie wiem, ile najwięcej na serwie jest Iwanów. Ma ktoś 1000? Chyba nie ma nikt. Tak mi się wydaje. Wiem, że z gildii ode mnie Pejtong ma 1700, a 1700 i grania ma. Iwanów? Grania ma. Tak, i grania ma też sporo podobno. O, no a to tak, ma. To nie wiem, kto więcej ma. No ale oni przed 140 są, to im się no w miarę tak. To opłaca. Się grania to farmiła też chyba przed 140 albo po, nie wiem, ale też ma sporo. No. No tak, myślę, 2K jest w zasięgu w tym roku, pewnie ktoś będzie miał. Możliwe, możliwe. Nie wiem, ja to podziękuję temu panu. Ja też nawet nie korciłem, żeby tam iść. Rarki będą oczywiście do sprzedania. Oczywiście drogo. O, jak no przystało na... Na najdroższy sklep w Teernie. Najdroższy sklep w Teernie. Zapraszamy. No to może jeszcze... Zapraszamy, zapraszamy. Może jeszcze powiedz, jak następna insta będzie. No my chyba będziemy Freda dusić. Powoli, no jednak powolutku. Odpuściłem bicie tego solo. Może tam jak będzie dobijanie tam z ostatnich kilkudziesięciu, to wtedy może sam pójdę, a tak to myślę, że z tobą we dwóch będziemy farmić, bo to jest bardziej wydatne, szybsze i po prostu no nie zajmuje tyle czasu, co we dwóch jest dużo prościej, i nie ma się co oszukiwać. Ogólnie nie chcę też z watachu pokazywać, bo wiadomo, że obniża drop teoretycznie, no tak, no tak. W cudzysłowie. No niby obniża. Ale chcę po prostu pokazać rzetelny wynik bez watachy. No to chyba tyle na razie. Też mi się tak wydaje. No to do następnego. Piszcie strzałeczkę tam w komentarzach, co uważacie o dropach. Dokładnie. I co byście chcieli jeszcze może kiedyś zobaczyć, nie wiem. Ogólnie raczej nie zamierzamy robić inst, których nie ma osiągnięć zbytnio. Dokładnie, tak. Poczekamy, aż będą. No i nie zapomnijcie oczywiście o subku, bo już brakuje malutko do 2K, a nigdy nie prosimy, więc no tak, może tak, jak macie tą chwilkę, to możecie zarzucić. No, fajnie by było, jakby te 2000 wpadło. Także no to tyle. Elo. Siemanko.